Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam Was na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o ulubieńcach roku 2019. Ja nazywam się Ania i zachęcam Was do subskrypcji i do polubienia już tego filmiku na samym początku, bo pokażę Wam tutaj same perełki i nie przedłużając, zaczynamy. Będą tutaj produkty do makijażu, ale chciałabym Wam pokazać dwie perełki pielęgnacyjne, które są ze mną jedna krócej, druga dłużej. Pierwszy produkt to jest Bielenda Supreme Lab nawadniająco liftingujący krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Jest to małe opakowanie, mam jeszcze wersję dużą. Jest to krem, który jest idealny pod makijaż i jako krem na dzień. Możecie go właśnie stosować pod makijaż, możecie go bez problemu stosować jakby solo, nie musicie nakładać makijażu. Bardzo ładnie nawilża cerę, jest bardzo wydajny, bo to opakowanie mam już chyba trzeci miesiąc, a używam go codziennie i bardzo szybko się wchłania, podkład się na nim w żaden sposób nie roluje, również baza bardzo fajnie na nim wygląda. Więc ja Wam bardzo serdecznie ten produkt polecam. Nie jest drogi, wiem, że znajdziecie go na pewno na Kokolicie, no i oczywiście na stronie Bielendy. I powiem Wam, że to jest totalny hit. Jestem bardzo z niego zadowolona. On dodatkowo ma SPF 15, więc jakaś ochrona zawsze jest. I drugi kosmetyk pielęgnacyjny, a tak naprawdę odkrycie końca roku, to jest Moja Farma Urody i to jest olej do demakijażu z suszonych naturalnie podlaskich ziół i warzyw. I to jest hit, bo ja bardzo rzadko używam produktów tłustych do zmywania makijażu, rzadko używam olej, bardziej wolę płyny, żele do demakijażu. A tutaj naprawdę jest hit. Jest to produkt, który w swoim składzie ma olej nagietkowy, olej pietruszkowy, marchwiowy, olej z kwiatów czerwonej koniczyny, witaminę E i naturalne olejki eteryczne. Ja bardzo, bardzo, bardzo Wam serdecznie ten produkt polecam i w ogóle zajrzyjcie na moją farmę urody. Mają bardzo fajne kosmetyki. Ten produkt super domywa makijaż, a przy tym bardzo łatwo go zmyć z twarzy. On przy kontakcie z wodą zamienia się w taką emulsję, która bez problemu schodzi z twarzy. Nie przesusza jej, buzia po zastosowaniu tego olejku jest bardzo miękka i bardzo przyjemna w dotyku, więc ja Wam serdecznie polecam ten produkt. No ale dobra, zacznijmy już makijaż, pielęgnację mamy za sobą. No i może od początku, jak nakładamy makijaż, tak pokażę Wam te produkty. Pierwszy produkt, czyli baza. Ja mam tutaj bazę Spaeze, bazę Hydro Base Under Makeup. To jest baza w takim słoiczku, która znakomicie sprawdza się pod makijaż. Jest to baza nawilżająca, jest bardzo wydajna, bardzo łatwo ją rozprowadzić po twarzy, ona nie zapycha i naprawdę widocznie przedłuża trwałość makijażu, co bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, dlatego bardzo serdecznie Wam ją polecam. Ona do najtańszych nie należy, jeśli chodzi o markę Paeza, ona kosztuje około 40 chyba złotych, ale jest, tak jak wspomniałam, bardzo wydajna. Bardzo Wam ją polecam. Może jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, to do opakowania, bo ono jest, widzicie, w takim słoiczku. I tutaj mamy ją od całą jakby na wierzchu nie, i mogą dojść, wiecie, jeśli nie nakładacie palcem, to dostają się jakieś zanieczyszczenia, ale poza tym naprawdę jest bardzo fajna. Mamy już bazę, więc przyszedł czas na podkład. I tutaj powiem Wam, mam czterech ulubieńców. Zacznijmy od najstarszego. Najstarszy to podkład My Secret, to jest Matte Blur Effect Makeup, to jest odcień 01 Ivory. I to jest podkład, który kupiłam z polecenia z Malowanej i jest to moja druga buteleczka. Naprawdę ten podkład jest świetny. W ogóle makijaż dzisiejszy mam wykonany produktami, moimi ulubieńcami i mam go pomieszanego z innym podkładem, o którym zaraz Wam powiem. Ale jest to podkład, który ma bardzo dobre krycie. Kosztuje 10 zł na promocji w naturze, jest wydajny, ma dość fajne kolory i nie jest takim ekstra super matem, bo na mojej normalnej i przesuszającej się cerze naprawdę wygląda przez cały dzień bardzo dobrze. Więc to jest totalny hit i na pewno będzie na stałe w mojej kosmetyczce.
Kolejny podkład to jest Christian Laurent. To jest podkład matujący, mineralny podkład serum, ekstrakt z czarnej róży, Royal Caviar Complex, anti-pollution, wiecie, UVA, UVB filtry. Jest to naprawdę świetny podkład. Jest to podkład mineralny, myślałam, że nie za bardzo mi się sprawdzi, ale po pierwsze ma przepiękne, takie średnie krycie, wszystko z nim przykryjecie, a co ważne, on jest totalnie niewidoczny na cerze. Po prostu byłam w ciężkim szoku, jak to zobaczyłam, bo nałożyłam podkład, buzia była pięknie ujednolicona, a nie było go kompletnie widać na twarzy. On jest w formie pipety, jest bardzo rzadki, to na to musicie uważać. No i jest świetny, naprawdę bardzo serdecznie Wam go polecam. On jest dostępny tylko w Rossmanie, kosztuje około 40 zł, ale wyhaczcie go na pewno na jakiejś promocji za 3 dychy niecałe. No i jestem pod dużym, dużym, dużym wrażeniem tego, jak ten podkład wygląda na cerze, tego, że on w ogóle jej nie przesusza, że on jest jeszcze dodatkowo mineralny. Naprawdę, zakręćcie się koło niego, bo warto. Kolejny podkład to jest Eveline i mam tutaj Satin Matte. To jest podkład matujący. On ma za zadanie wygładzić skórę, ma matowy efekt, możliwość stopniowania krycia, minimalizacja widoczności porów. Jeśli chodzi o minimalizację widoczności porów, nie powiedziałabym, ale na pewno można stopniować jego krycie, daje matowy efekt, ale bez przesady. I wygładza skórę. To jest również bardzo fajna wersja drogeryjna podkładu, jeśli nie macie dużego budżetu. Tutaj znajdziecie jego, albo tutaj znajdziecie jego test. Postaram się Wam podlinkować tutaj w kartach testy produktów, jeśli są. A jeśli już mi się tutaj nie zmieści, to będziecie miały wszystko na dole w opisie, więc zajrzyjcie koniecznie do opisu. I podkład występuje w 4 odcieniach, ja mam numerek 103 Natural, jest bardzo fajny, długo się utrzymuje, również ma średnie krycie, można je stopniować, nie przesusza, nie wysypuje i jest naprawdę w bardzo dobrej cenie, więc serdecznie Wam polecam. I ostatni podkład, który odkryłam najpóźniej w tym roku, to jest Heon i to jest Pralin Revitalizing Caviar Extract, podkład rewitalizujący. Znajdziecie go zapewne w Hebe, bo Heon występuje w Hebe. I jest to podkład, który, ja mam bardzo jasny kolor, ale on również bardzo ładnie wygląda na cerze. Jest trochę bardziej widoczny niż ten z Christiana Laurenta, ale niemniej jednak daje bardzo ładny efekt takiej wygładzonej i obudzonej cery, co bardzo mi się podoba. Długo się utrzymuje i nie ma takiego efektu totalnej maski. Jeśli nie chcecie, nie chcecie podkładu matującego, to wybierzcie ten. On naprawdę ładnie sobie radzi, daje taki lekki glow, możecie go ładnie przypudrować. On też zakrywa niedoskonałości, wyrównuje koloryt. Tak wiecie, umiarkowanie, średnie krycie jak najbardziej, ale jakiegoś wiecie, full tapety tym nie zrobicie, co dla mnie jest bardzo dużym plusem na przykład. Więc bardzo serdecznie Wam polecam, musicie się koło niego zakręcić w Hebe. Podkłady już za nami, więc teraz przyszedł czas na korektory i tutaj pewnie zaskoczenia nie będzie. Mam tutaj 3 propozycje. Pierwsza, kultowa, to już jest moje chyba 4. czy 3. opakowanie, nie mam totalnie pojęcia, które. Jest to Liquid Camouflage Conceal and Contour z Lovely. Mój odcień to jest 01 Soft, używam go regularnie, bardzo mi się podoba, nie zamierzam z niego zrezygnować, więc on zawsze, podobnie jak ten podkład z My Secret, jest w mojej kosmetyczce. Kolejny produkt to jest Feed Me z Maybelline i to jest korektor, do którego wróciłam. Długo go używałam, potem długo był w mojej kosmetyczce, leżał sobie odłogiem, aż w końcu do niego wróciłam i bardzo sobie go teraz chwalę. Też mam taką małą nadzieję go wykończyć, bo zdecydowanie za dużo tego wszystkiego w mojej kosmetyczce i odcień, który mam, to jest 0,5, więc naprawdę bardzo jasna propozycja, ale ładnie wygląda pod oczami, ale muszę Was ostrzec, nie nakładajcie go za dużo, mała naprawdę ilość tego produktu wystarczy, żeby ładnie pokryć okolice pod oczami, jakieś niedoskonałości też do tego celu bardzo fajnie się sprawdza. I ostatni korektor to jest Liquid Camouflage z Eveline. To jest produkt, który znajdziecie również w każdej drogerii, ma bardzo dobre krycie.
Tylko uważajcie z kolorem, bo ja mam kolor 02 Natural i on, mam wrażenie, że jest troszeczkę dla mnie za żółty, więc fajnie mieszać go z innym odcieniem. Niemniej jednak ma bardzo ładne krycie i jeśli macie większe problemy z przebarwieniami albo z jakimiś tutaj okolicami pod oczami, macie ciemne po prostu te okolice pod oczami, to on Wam ładnie wszystko przykryje. Ale tak jak wspomniałam, zobaczcie sobie na kolor. Cena też nie jest jakaś mega wygórowana, a działanie naprawdę bardzo fajne. No to teraz przejdźmy może do pudrów. Przypudrujmy to wszystko. I tak, produkt, którego chyba używałam najdłużej w tym roku, to jest Golden Rose, seria Nude Look Sheer Baked Powder. I to jest puder wypiekany, który daje takie lekko satynowe wykończenie, taki glow. Widzicie, produkt wypiekany, a naprawdę ja go katowałam codziennie, a lekko z góry mi tylko zszedł. Ma bardzo ładny odcień i bardzo ładnie mi się sprawdzał, utrzymywał makijaż, ładnie go właśnie ta, nawet jeśli miałyście podkład matujący, to on bardzo ładnie nadawał takiego satynowego wykończenia, że ta twarz nie była taka płaska i nie była taka, wiecie, taka pudrowa i taka mączna, sucha, tylko naprawdę miała bardzo ładny trójwymiarowy efekt i bardzo ładnie odbijał światło. A potem, tak na zmianę z nim, używałam Eveline Matte My Day Peach, to jest loose powder, to jest puder sypki, który również bardzo sobie chwalę, bardzo ładnie wygląda pod oczami, ale też super sprawdzi się na całą twarz. Może jeśli jesteście czułe na zapach, to może Was tutaj troszeczkę odrzucić, bo ten produkt naprawdę intensywnie pachnie brzoskwinką, ale jeśli Wam to nie przeszkadza, to ja Wam jak najbardziej go polecam. On ma tutaj 6 gram, ale jest naprawdę bardzo wydajny i znajdziecie go też w każdej drogerii. Możecie sobie nim tutaj też fajnie robić odcięcie pod bronzer. Tak jak wspomniałam, gąbeczką pod oko również fajnie się sprawdza, więc bardzo serdecznie Wam go polecam. No i przejdźmy teraz... Aha, jeszcze mam ostatni puder. I to jest takie jakby odkrycie ostatniego kwartału. To jest sypki puder jęczmienny z Ekocery, który bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdza. Mam go teraz właśnie też na twarzy. Jest to puder, który po pierwsze bardzo sobie cenię za to, że ma mega dużą pojemność, więc starczy Wam naprawdę na bardzo długo. Tutaj jest aż 15 gram. Jest bardzo sypki, bardzo miałki. Jest w kolorze białym, ale nie bójcie się, bo on nie bieli twarzy w żaden sposób. I co fajne i ważne, on jest przeznaczony do każdego rodzaju cery, bo Ekocera ma więcej pudrów, które również są dedykowane do innych typów cer. Więc ten sprawdzi się u każdego, ja Wam go serdecznie polecam. On robi taki wręcz lekki photoshop na twarzy, wiecie, buzia jest taka wygładzona, że to jest szok. Więc koniecznie się zainteresujcie tym produktem. I teraz przyszła pora na bronzer. I tutaj mam taki jeden ulubiony bronzer, bo jeden, tak naprawdę dwa, ale drugi będzie w palecie. Bo tak naprawdę z bronzerami to ja bardzo nie testuję bardzo bronzerów. I tutaj mamy również Ekocera i tutaj jest Peru Bronzer. Ekocera wypuściła chyba serię 4 bronzerów, tam 2 chyba były bardziej matowe, 2 bardziej z drobinkami. Ja mam właśnie tą wersję matową Peru. Jest bardzo ładny, bardzo fajnie nakłada się go na twarz, nie robi plam, możecie budować jego krycie, nie ściera się w ciągu dnia i ma też fajny kolor, jeśli chcecie sobie właśnie bardziej tak ocieplić, opalić twarz, takim dużym pędzlem zadziałać, więc to jest naprawdę super propozycja. A jeśli chodzi o rozświetlacze, ja uwielbiam rozświetlacze, ale naprawdę hitem tego roku, tak naprawdę końcówki, jest rozświetlacz z Affect. Affect wypuściło serię rozświetlaczy i bronzerów i naprawdę rozświetlacz Las Vegas jest totalnym sztosem. On ma lekko, to jest ta wersja, która ma złote wykończenie, bo jest jeszcze taka bardziej jasna, taka różowa, ona się nazywa Rio, ale Las Vegas zdecydowanie jest dla osób o ciemniejszej karnacji, które lubią taki bardzo, bardzo intensywny glow. Naprawdę jeśli dacie sobie tak nieporządnie, ale tak nałożycie na pędzel i tak sobie nie pożałujecie, to po prostu będziecie świecić z kosmosu. To Wam gwarantuję. Bardzo fajny produkt, bardzo ładne opakowanie, takie wiecie, świecące, choć tutaj opakowanie
jak dla mnie nie gra roli, ważne jest to, co jest w środku, a w środku jest naprawdę bardzo fajny produkt, kosztuje 69 zł i macie go minus 10% na Ale Piękna, jeśli wpiszecie kod Anna Point, więc koniecznie wypróbujcie. No a rozświetlacz, który używałam pierwszą połowę roku, to jest Eveline Glow and Go Strobe Highlighter. To jest odcień 01 Champagne. I jest to produkt wypiekany, który tworzy naprawdę bardzo ładną taflę na kościach policzkowych. Ja stosowałam go najpierw pędzlem, potem zaczęłam go stosować gąbką, ale zauważyłam, że przy stosowaniu gąbką i przy kontakcie tego produktu z wodą po prostu zaczyna się tam tutaj robić taka skorupka i trzeba ją, wiecie, zedrzeć, żeby mieć znowu produkt, który jest naprawdę bardzo ładny, bardzo wydajny i bardzo ładny daje glow, więc również Wam bardzo serdecznie go polecam, bo jest naprawdę wart uwagi. Znajdziecie go jeszcze w jednym odcieniu takim bardziej złotym. Ten jest taki bardziej szampański, taki bardziej chłodny. No dobra, no to jedziemy dalej. No to może dalej przejdźmy do brwi. I do brwi mam dwa produkty z Eveline. Pierwszy to jest stosunkowa nowość, Brow and Go. Jest to maskara do brwi z zagęszczającymi włókienkami. Bardzo fajny produkt, bardzo mi się podoba. Ja mam odcień 01 Light. Jest to produkt, który ma bardzo małą, taką precyzyjną szczoteczkę i na końcu naprawdę ma... na sobie ma naprawdę takie drobne mini włoski, że jeśli malujecie nią tą maskarą po brwiach, lekko Wam zagęszcza te włoski, daje lekki kolor, ale też je utrwala i pozostawia na miejscu. Bardzo serdecznie Wam ją polecam, bardzo mi się podoba. Możecie ją używać na kilka sposobów, możecie, wiecie, jeśli nie macie czasu, tylko sobie szybciutko nią przeczesać brwi. Bardzo ładnie sobie wtedy ujarzmicie, jeśli nie potrzebujecie bardzo dużego wypełnienia, no to wtedy może tak być. Możecie też używać jako taki utrwalacz, jeśli sobie najpierw wypełnicie brwi jakąś pomadą czy kredką, ale możecie też wypełnić nią brwi, po prostu otwierając, bierzecie sobie na skośny pędzelek ten produkt, no i wypełniacie. To jest, wydaje mi się, najbardziej pracochłonna i czasochłonna metoda stosowania tego produktu, więc ja Wam polecam tą pierwszą lub tą drugą. A zamiast właśnie wypełniania brwi, polecam Wam, tutaj mam Eveline Go Eyebrow Pomade i to jest bardzo fajna pomada, która w środku ma też taki mini pędzelek ze szczoteczką, więc jeśli wybieracie się w podróż, to jest idealne. I ja mam odcień Light Soft Brown. Ta pomada jest bardzo miękka, bardzo kremowa, taka trochę żelowa, więc uważajcie z jej dozowaniem, to na pewno. No i tutaj bardzo ładnie możecie sobie wyrysować brwi, bardzo precyzyjnie przy pomocy pędzelka. Ona też zastyga, ale daje Wam czas na to, żeby nią ładnie popracować. Mam też tą pomadę z Hean, która też jest bardzo fajna. No, też jest bardzo fajna, tylko ona w porównaniu do tej jest bardziej gęsta, taka bardziej kremowa. Ta jest taka kremowo-żelowa, ale taka rzadsza, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Więc obie Wam polecam, ale tą używałam zdecydowanie częściej, więc dlatego o tej dzisiaj Wam mówię. No i teraz może przejdźmy do ust i do rzęs, bo palety zostawiam na koniec. Jeśli chodzi o rzęsy, to tam trochę się tych maskar przewinęło. Na początku roku szczerze trochę nie pamiętam, co było, ale te maskary, które pamiętam i te produkty, których używam teraz i bardzo mi się podobają, to już Wam o nich mówię. Pierwszy to oczywiście tusz do rzęs z Golden Rose Nude Look. To jest nowe opakowanie, jeszcze nie otwarte, bo stare jest w dęku. Więc to jest mega, mega fajny tusz do rzęs. Tylko on mi przypomina ten tusz do rzęs Too Faced Born This Way. Ma bardzo podobną szczoteczkę, taką nie silikonową, tylko tą tradycyjną, ale musicie być mega ostrożne, bo ten tusz ma bardzo
słaby ten, wiecie, ten ogranicznik, czyli to coś, co Wam ściąga nadmiar produktu ze szczoteczki i na szczoteczce zostaje naprawdę ogrom tuszu do rzęs. Więc za każdym razem trzeba ten tusz z tej szczoteczki, wiecie, troszeczkę go ściągnąć, bo w przeciwnym wypadku będziecie miały jedną wielką bryłę, wiecie, rzęs posklejanych, niefajnych, więc trzeba to ściągnąć i wtedy super sobie je wytuszujecie. On jest też dość mokry, więc to uważajcie, ale daje bardzo fajne wydłużenie, lekko zagęszcza. Nie powiedziałabym, że podkręca, ale zagęszczenie i wydłużenie jest naprawdę fajne. Więc za to bardzo serdecznie Wam polecam tą maskarę, ona też nie jest droga. Kolejna super maskara to jest Eveline Volume Celebrities i to jest maskara, która ma szczoteczkę silikonową, taką również w kształcie klepsydry i ta szczoteczka bardzo fajnie, jest po prostu znakomita do, i ten tusz, do rozdzielania rzęs i lekko ich podkręcania. Ona ma według mnie właściwości podkręcające i ja bardzo często, jeśli chcecie mieć takie, wiecie, rzęsy rozczesane, super lekko wydłużone i właśnie podkręcone, to to samo. Ale jeśli chcecie mieć taki efekt trochę sztucznych rzęs, to tutaj mam maskarę Hean Creamy Miracle Mascara. Ona ma również szczoteczkę taką tradycyjną, tylko że ona jakby zwęża się ku górze. I zauważyłam, że na początku fajnie mi nakładała tusz, a teraz coraz jakby więcej zostaje mi na tej szczoteczce. Nie zmienia to jednak faktu, że ona bardzo fajnie pogrubia rzęsy. Podobnie jak ta maskara z Golden Rose, bardzo fajnie je pogrubia i wydłuża. I ja robię tak, że najpierw nakładam mój totalny ulubieniec, o którym teraz Wam powiem, czyli odżywkę z Eveline, tą albo tą ze złotą końcówką. Bo one są super, najpierw nakładam to, potem nakładam ten tusz ostatnio, albo bym nakładała ten Golden Rose i na mokre jeszcze rzęsy, bo jeśli ten tusz wyschnie, to wiecie, robi się, on jest naprawdę sztywny, nakładam ten tusz, bo dlaczego tak robię? Bo to mi mega właśnie zagęszcza rzęsy, ale też on, jak wspomniałam, jest taki, że może Wam troszeczkę te rzęsy posklejać, a przy użyciu tego tuszu nie dość, że sobie je pięknie wyczeszecie, to jeszcze je podkręcicie i dodatkowo troszeczkę jeszcze zagęścicie, więc to jest efekt wow. Bardzo serdecznie Wam polecam, żebyście sobie wypróbowały te tusze do rzęs. One nie są drogie, więc ja Was zapewniam, że będziecie zadowolone i naprawdę to będzie sztos. To wszystko, jeśli chodzi o moich ulubieńców kosmetycznych. Wiem, ten film trwał mega długo, więc jeśli dotrwaliście do końca, to kciuków w górę bardzo poproszę i subskrypcję na dole. Dajcie mi znać, jakie były Wasze ulubione kosmetyki w tym roku. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, no i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!